Halo, halo, hej, siemano wam wszystkim ludziska, z tej strony Hadesa, wraz z Gilatis. Hej, czy witajcie, z tej strony Gilatis. Witamy was w Robloxie, najlepszy duet na polskim YouTubie powraca, moi drodzy, Two Player... To się Heist czyta, czy Heist? Two Player Heist. Heist Tycoon, ja powiem Heist, słuchajcie, jesteśmy... Heist. Heist, mój English is perfect, my friend. Nie, no, że się witasz, że hej, dzień dobry. Cześć. Hola. Hola, señorita! Słuchajcie, jesteśmy na Dzikim Zachodzie! I jesteśmy bandito dzisiaj, mój przyjacielu, bandito. Ja tu już pieniądze robię, nie wiem jak ty. Bandito, Mustango. Halo, co to za banknoty lecą? Ja tu powinienem je usuwać. Halo, o, jakie banknoty? Bardzo. To są pieniądze z YouTube'a. O nie, ja je usuwam. Halo? Proszę bardzo, nie ma. Co chcesz pieniędzy. Więcej zarabiać ode mnie? Oczywiście, tak? Że tak. O nie, proszę ja bardzo. Ci. To jest konkurencja. Ej, uderzyłeś nie ma przyjaciół. Uderzyłeś we mnie banknotem. No dobrze ci tak, proszę. Ale bardzo. Przyjaciel, to jest taka Patrz, sprawa, jesteśmy nie. wspólnikami. Nie, ale na YouTubie nie ma wspólników, tylko współpracownicy. Ale my działamy bo nikt razem. Na YouTubie nie lubi. Ale my działamy tylko, razem. Tylko w tym my przypadku. Mamy normalną przyjaźń na YouTubie. Halo, ale my ten. Działamy normalnie, przyjaciel, a ty kradziesz moje pieniądze. Ej, czy ty widzisz tą orkę? Ja? Którą? No, a, tu! Widziałeś ją? Była to na, tak. Na patrz, orka leci! O, Czy mogę powiedzieć, że to orka? Coś orka. Cześć. Orki z Majorki. A to poleciał donate, na pewno. Patrz, lecą donate'y. Wiedzę. Ej, halo! Oj, co ty zrobił? Ten, to orka cię przyjdzie. Znaczy, o, zaraz powiedzą, to nie jest orka, idioci, Ale ja nic nie widziałem, ej. No, orka cię zgniotła. Dla nas to będzie orka. I o, teraz mi przyjaciel pieniędzy nie wywalisz, ty gałgani. Przyjaciel! Robię na YouTubie. Co to za przycisk dziwny? Jaki przycisk? To przycisk z YouTuba? No ten niebieski taki? Okej. Okay. Trzeba zarabiać. Moi ja drodzy, ogólnie te odcinki mogą być, uważaj na orki latające, nie? Słyszałem, że są niebezpieczne. E, halo! Czemu ona tylko się na mnie rzuca? A, nie wiem. Tak jakoś. Dobra, trochę podbiję sobie ilość pieniędzy, w końcu mogę. Tak? Mówisz? Co więcej reklam dasz? Przyjaciel, co jest? Ona tylko przy mnie lata i mnie wyrzuca co chwilę. A no bo wiesz, to tak jakoś tam, nie? Dobra, bijemy pieniądze. Ogólnie postaram się, żeby ten odcinek był dłuższy, bo wiem, że lubicie nasz duet. Półtorej godziny. Nie no, bez przesady, przyjaciel. Ale, ale ile reklam by było? Przyjaciel, jest mały problem, wiesz co? Musisz mi pomóc. Musisz... Chodź zobaczyć, ile pieniędzy się robi u mnie. Po prostu tyle reklam robię, że to tu patrz, no kurde, patrz przyjaciel. Widzisz? Zakorkowałem wszystko. Zakorkowałeś wszystko. Zakorkowałem wszystko. A wszystko przez autoklikera. Jakiego autoklikera? To chodź teraz u mnie trochę poklikaj, bo wyprzedziłeś mnie trochę. Tak? Tak. A u siebie klikam, ale nie mogę aż tak szybko jak ty. Mówisz? Mimo, że mam całkiem sprawne dłonie. To był jakiś fireball. Gościu tam z góry strzela. Jup. Dobrze, przyjaciel, muszę ci pomóc. Twój kanał się słabo rozwija, więc już ci pomagam. Halo, orka mnie zabiła. Ten gościu w nas strzela. Co za gałganiarstwo. Przyjaciel, idę po donaty i remontujemy nasze mieszkanie. O, to jest one hit w ogóle z tego czego. O, dobrze, orka z Majorki go zaatakowała. Tak? Dobrze, w końcu. Tak. Przyjaciel, zbieram donaty, remontujemy mieszkanie i... Ni, o nie, orka leci. Zbieramy na łóżko. Jakie łóżko? Halo, co ta orka tutaj? Ja nie rozumiem tego. Nie załapałeś, przyjaciel. Co? Na łóżko? A, okej. Okay. Jeśli nie wiecie, to... To ja się niedługo wyprowadzam i muszę sobie łóżko kupić. A moi Dokładnie. Kochani... Współlokatorzy mają w dupie to łóżko i wiecie. Jak dla nich to możesz spać na podłodze. Tak. Donaty, przyjaciel, donaty. Spoko, spoko, no. Patrz, no ja już mam pierwsze ściany, nie? Ściany. No bo ty masz autoklikera, no. No i co z tego? Wcale, że nie, wcale. Klas, klap, klas, klap, klas, klap. Klaskałem sobie.
Jaki autokliker, przyjaciel? Ja nie wiem, o co ci chodzi. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Ja w ogóle nie mogę. Ja muszę siedzieć i muszę klikać cały czas w tą myszkę, przez co zużywalność tej myszki spada i powinienem dostawać więcej donate'ów, żeby móc kupić nową. A ty na przykład co? A ty co? Nic. O, co? Zablokowałem orkę. Tak? Dobrze, przyjaciel. Przyjaciel, uważam... A ty autokliker, autospammer to jak cheaty i tyle. Nie, wcale, że nie. Ale tyle w temacie. Pamiętaj, że gówno content zawsze... Jak to się nazywa? Gówno content zawsze dostaje więcej pieniędzy. Kupię orki. Więc to jest... Witamy w symulatorze polskiego YouTube'a. Witamy w symulatorze polskiego YouTube'a. Nie wiem, o co ci chodzi, przyjaciel. No to nie, no tyle donate'ów, że aż się blokują tutaj, no. Nic ci się nie blokuje, mózg ci się zablokował. Czasami się blokuje. Tych wszystkich donate'ów. Sprzedałem się. Ogólnie, jeśli chodzi o sprzedawanie się, to nie wiem, co jest... Damian jest mistrzem. Tak? A, to nie to miałem powiedzieć. Nie. Chwila, to nie to miałem powiedzieć. Ja chciałem po prostu powiedzieć, że ludzie mogą być na nasze fanpage'e i zostawić tam lajka. Na przykład. Bo wstawiamy tam informacje, których na YouTubie nie macie. No. Albo dużo więcej informacji. Albo dużo więcej informacji, tak. Informacji dużo, jeszcze więcej informacji. Jeszcze więcej. Ja się na przykład pochwalę, że ja tam pokazuję fajne rzeczy. Ciebie. W różnych przebraniach. Nie mam przebrań. Cicho. Ale taką fajną tarczę robię ostatnio. To się pochwalę. Mam nadzieję, że mój przyjaciel nie będzie zły. Za co? Nie, spoko. Ogólnie, oczywiście... Zapraszam na film do Damiana, jestem dobrym przyjacielem. Tak? Ja zapraszam na kanał mojego przyjaciela. O. Też masz taką muzyczkę przyjemną? Tak, to jest... W ogóle wiesz, co jest najpiękniejsze w tej muzyce? No, że nie ma prawa autorskich. Nie ma praw autorskich, to jest najpiękniejsze. Ale wiesz co, nieważne, bo niektóre mają prawa autorskie, a i tak nie ma na YouTubie totalnie. Tak, ale wiesz co, ja wiem, że ta nie ma, bo kiedyś się używałem. A. Chociaż... Jeszcze powiedz, że do Minecrafta. Tak? A, no to wszystko mamy jasne. Wszystko się wyjaśniło. Przyjaciel, chcę zobaczyć, jak donate'u mnie lecą. Kurde. No powiem nie ci. Nie wiem, no. U mnie idzie powoli. Ja powolutku sobie to rozbudowywuję. Wiecie co, ludzie? Mam taki pomysł, Krystianie. Nie róbmy cięć. Tak? I co sądzisz o tym? Spoko, jak dla mnie może być. Tak, mówisz? Dłuższy materiał. Chcieliście kiedyś w koopie jakiś dłuższy materiał? Bang. Albo podzielimy je na dwa. Porobione. A przy okazji wam pokażemy, jak wygląda proces nagrywania takiego tajkuna, bo tak, to byście mieli na przykład 20 minut tylko. Dokładnie. Pocięte. Zazwyczaj to jest tak, że my, przynajmniej u mnie, nie wiem jak mój przyjaciel, bo nie nadzoruję wszystkiego, ale to nie z powodu tego, że nie lubię mojego przyjaciela, czy nienawidzi mnie, lubię po prostu oglądać, robi tylko to dlatego, dla pieniędzy. Że nie mamy tyle czasu, tak? Żeby się łatwo zrozumieć. Jeśli chodzi o kwestię tego, no to mamy często tak, że rozbudowujemy sobie te wszystkie, nie wiem, upgradery, dropery, czy jakby tam sobie nazwać, po czym idziemy, na przykład musimy sobie robić jeszcze, nie wiem, jakieś robimy inne rzeczy, cokolwiek, obiad, herbatę, albo siedzimy przed tym monitorem i takie... I czekamy, aż się trochę pieniędzy nazbiera i wtedy możemy wam wrzucić jakiś odcinek, żeby pokazać wam, jak wygląda ten tajkun, a sami musimy siedzieć, na przykład produkcja tego tajkuna trwa od... Nie wiem, godziny do 2,5 nawet czasem. No, niektóre, ja na przykład dostaję, u mnie to widać na przykład, takiego pierdolca, kiedy tajkun trwa 2 godziny. Ej, przyjaciel, co to za oszust ten? Co to za kolejna to? Linia? Jaka kolejna linia? Kolejna linia, dostajesz jeszcze więcej donate'ów. Nie wiem, no bo ja jestem dobrym YouTuberem, ale oszust. Dostaję dużo donate'ów. Tak? Tak. Takie ja, może, jako ja mam, bo... No, słucham, może no mów, widzowie no, Krystiana, to taki, bo... To jest taki szczery odcinek, no mów. Bo może Krystiana widzowie nie wiedzą, ale kiedy... no i moi może też... O, patrz, ja mam tutaj, na górze ten. Widzę. Tylko, że jeszcze nie produkuję donate'ów. No, bo my czasami jak się nakręcimy, to my z tych... możemy walić bekę z tych najnowszych rzeczy, co się dzieją, nie? O Boże, Damian. Co? Nie rusza się takich rzeczy. No i my to takie dwa śmieszki jesteśmy. Czasami. Szczególnie mój przyjaciel. Ale podłapujesz i jest śmiesznie.
Ej no, jak chcesz to robić półtorej godziny, to musimy o czymś gadać w końcu. No nie wiem, na przykład... O Boże, nie, ja... Nie, bo ten... O, albo nie, albo... Co to tam? Mój przyjaciel nie wie, o co chodzi w ogóle, nie? Nie wiem konkretnie, o co ci chodzi, więc ciężko mi stwierdzić. No wiesz, przyjaciel. Po prostu chciałem się spytać... Patrz, kupiłem nam beczki. Będzie bombowa zabawa. Bombowa, wybuchająca. Zapytaj beczkę. Zapytaj beczkę. Zapytaj o, beczkę. To będzie kolejny odcinek. Tak będzie w kolejnym odcinku. Będziesz pytał beczkę? Nie, będę zadawał. Ona będzie mi zadawała pytania. Tak? Czekaj, patrz. Stań przed tą beczką. W ogóle wiesz, że jestem jako owner tutaj, nie? Jak to ty? No normalnie, bo tutaj te moje drzwi były jako owner. A nie, to moje też takie były. A twoje były jako robola typowego. Nie. Moje też było owner, tutaj nie ma ten, nie ma podziałów nie. na role. No mówię ci, że było tak. No nie było. No tak. No przyjaciel. A czemu się denerwujesz? No nic, jakbym był właścicielem, to co, nie mogę tobą rządzić? Nie możesz. U gusie? Przy dupasie? Nie no, teraz to przejdą, nie? Teraz to przejdą, nie, koniec, koniec teraz, naszej spółki. Koniec, dobrze. Okej. Okay. Witam, kontynuujemy dalej. Chciałem jeszcze raz od początku. Wyciszyłem się na tejsie i kontynuowałem z ciebie. Halo, czemu ty więcej pieniędzy zarabiasz? Bo jestem lepszy od ciebie, bo twój autokliker jest do dupy. Bo ja nie klikam cały czas w sumie. Ej, a tak z ciekawości, mogę ci ukraść pieniądze? Nie. Jaki to byłby sens, jakbyś mógł ukraść swojemu wspólnikowi pieniądze? Normalny, to by się nazywało życie, przyjaciel. Albo symulator YouTube'a właśnie. Tak. No cóż. No nie, kurde, ja to lubię, ja to strasznie, i mnie to tak kusi, bo ja tak lubię na odcinkach być czasami kontrowersyjny i poruszać tematy, których nie powinienem. Tak, czasem kontrowersyjny. Czasem. No, na przykład mógłbym się ciebie spytać, czy szanujesz osoby, które nie montują filmów? I to już jest temat bardzo kontrowersyjny, bo... Tam nie montuję filmu, więc czemu miałbym nie szanować takich No, ale wiesz, czy chodzi o to, że to jest sposób dla kumatych, no... Znaczy inaczej, montuję filmy, które uważam, że wymagają tego. Tak jak na przykład, powiedzmy, że montuję Robloxa z tego względu, że nie pokazuję wam w Tycoonach wszystkiego tego, czego nie potrzeba, tak? Przyjaciel, montowanie ale... Robloxa polega na zrobieniu... Pięć. Jednego przycisku na klawiaturze, co w ekranie się blokuje. Czasem tak, chyba że czasem zadzieje się coś niespodziewanego, dziwnego i tego nie chcemy pokazywać. A to masz, pokazywać. Przyjaciel, patrz, mam bank. Nie wiem, czy ty masz bank. Chodź, mogę cię obsłużyć. Nie mam, idę zobaczyć. Także mówię o rzeczach nietypowych, typowo, nie wiem, robię coś, gestykuluję rękami i nagle... Chodź, i szklanka poleciała na przykład. To śmieszne by było, ja bym zostawił. I tak, i coś trzeba coś z tym zrobić na przykład, bo wtedy na przykład jestem nie, no, cały z drugiej mokry. Strony. Albo mój przyjaciel jest wtedy cały mokry, z drugiej strony, okej. Okay. Mój przyjaciel jest na przykład wtedy cały mokry i takie coś wycinamy, a niektórzy tego nie robią, więc no. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Chciałbym wypłacić prawą górkę. Prawą górkę? A czy to jest, jakie jest pana nazwisko? Górka. Górka? Tak. Górka, ogórka! Imię to prawa. Prawa ogórka? Proszę wejść! Co za głupota. Prawa ogórka, tak? Prawa ogórka. A gdzie prawa pomidoru? Nie ma prawa. Pamiętajcie, pomidor to owoc. Serio. Boże. No serio, pomidor to owoc. Coś miałem, a mówię, a tak to no, nie wiem, przyjaciel, co mam ci więcej powiedzieć. Jeśli na przykład jest jakiś film typowo z kamerą, czyli nagrywasz jakiegoś takiego, powiedzmy, vloga, to uważam, że jakoś minimalnie chociaż powinna to być przyjaciel, pocięte. Przyjaciel, chodź na górę. Po co? No chodź. Co tam jest? No chodź. Gdzie schody? Aha, ja też mam schody. Okej. Okay. Patrz, widzisz to? To jest safe. Zepsułem. A co ty zrobiłeś z jego drzwiami? No nie, zepsułem. A czemu jest 0 na 100? No bo miał 100 na 100, ale go zepsułem. Aha. Okej. Okay. Nie mam dla ciebie. Oj, patrz, jest 100 na 100. Ej on chce. Halo, proszę, są. 50 kredytów dostaliśmy. Co? No, albo ja przynajmniej dostałem. Nie wiem. O, i w prawym dolnym roku masz kredyty. O, za zabijanie graczy są w takim razie. Nie mam nic. No bo ja zabiłem. Proszę mnie nie ten. Jestem twoim wspólnikiem. Już i kurde, pieniądze go zmieniły, nie? Oddawaj hajs! Nie. To ty mi musisz oddać hajs. Takie, oddawaj hajs, nie. Aha, to przepraszam, już sobie idę. Przepraszam, nie oddałem ci hajs.
Na razie tych w sumie broni nie będę odblokowywał, bo to mamy starter pistol, revolverinho. Kurde, dobrze, że jest napisane starter, bo bym nie wiedział, że to początkujący. Mówisz? Na taki, przykład, nie? Taki guptas z ciebie. Guptak. Taki troszeczkę guptak. O, przyjaciel, na górze są też donaty. 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 Tam są nowi kasjerzy, którzy sprzedają gadżety za pieniądze. Koszulki YouTuberów. Na przykład długopisy za 20 zł. Pozdro dla kubatych do kuku, to było nawiązanie. Ja wiem. A czy ty wiesz? Ja wiem. Ale nie, to było takie, a czy ty wiesz, kochanym widzom? A, o to ci chodziło. Takie wiesz. Patrzcie, moi drodzy, mamy 15 minutę i żadnego cięcia. Jesteście z nas dumni? Zostawcie koniecznie łapkę w górę. Albo dwie. Albo trzy. I 5 udostępnień. Tak, bo się mówi, że youtuberzy proszą o lajki. No to my nie poprosimy o lajka, tylko o 5. I nie udostępnienie, tylko na przykład o 4. A, no bo nie o jedną sztukę, tak? I na przykład o 3 komentarze. I w jednym napiszcie fajny, w drugim z was, a trzeci duet. O, to będzie spoko, jak najbardziej. Dobra, przyjacielu. Ja powoli sobie tutaj dropię te pieniążki. Okej. I w ogóle jakoś napiszcie nam, czy chcecie takich więcej materiałów, w sensie troszeczkę... Podwójnych, dłuższych i tak. No, dłuższych i tak dalej, w ogóle jest pomysł na serię nową, w naszym duecie. O, ale ty już chcesz zdradzać, przyjacielu? Nie, dopiero robię, wiesz, to jest taki smaczek. Smaczek, okej, rozumiem. Smaczek, jest pomysł na serię, nie, to nie będzie Roblox. Tak, mamy serię z Robloxa. O, może seria z Robloxa, co ty na to, Damian? Kurde, te Roblox to taki, kurde, no, nieznany nagranie. Ej, zacznijmy go nagrywać. W duecie. Ale nie wiem, jak widzowie na przykład uważają. Ja uważam, że na przykład ja z moim przyjacielem, jak czasami dorwiemy się do jakiejś gry... Halo, strzelają, przyjaciel! To. Strzelają, chodź tu na dół! Nie, po co? Aha. Oko. Przyjaciel! No proszę! Pomóż mi! Gdzie jesteś? U mnie, przyjaciel! Dawaj, wszedł tam na górę! Dawaj! Dawaj go, dobrze, 50 kredytów dostałem. Dobra. No, przyjacielu, chciałem coś powiedzieć. A, mówię, że nie wiem, jak wy widzowie uważacie. Możecie śmiało napisać, to jest w ramach innych komentarzy. Ja uważam, że kiedy czasami weźmiemy się z Damianem za jakąś grę, która jest mało popularna w Polsce, to głównie my ją promujemy. I na przykład ja mam takie wrażenie, że Roblox też jest taką serią. A ja wiem, że jest taką serią. Ktoś no. może się nie zgodzić, ale to... Skromnie, znaczy... W sumie nigdy ten temat nie był poruszany. No tak, no ale zauważ, przyjacielu, ja myślę, że niektóre serie, które my poruszamy, to w sumie tak w Polsce nie są znane i no, dzięki nam w sumie osoby tak. są w stanie, oczywiście na YouTubie, nie mówię o innych serwisach, tak? No tak, tak, są w sensie jest na polskiej scenie YouTube'a. Na przykład, no Roblox uważam, że no... Jest całkiem popularny dzięki nam i myślę, że dzięki temu inne osoby zainteresowały się jego nagrywaniem. W sensie i Roblox jako tako, ludzie grali w niego, nie? Ale... Tak, ale nikt na YouTubie z większych YouTuberów nikt tego nie robił. Większych, a z mniejszych robiły to pojedyncze osoby. Tak, no i nim nie szło, nie? I tak, no... Czyli jesteśmy pionierami na polskim takimi YouTubie. Takimi pionierami trochę tego, ale Robloxa, tak? No Robloxa, no tak, no oczywiście. Robloxa. W sumie ilość odcinków coś mówi o tym. To nie? To nie tak, tak samo, że... jak jest kilka innych gier i uważam, że w nich też troszeczkę się spisaliśmy. Nie, znaczy może nie tyle co niedługo, ale za jakiś czas też przyjdziemy do was całkiem ciekawą nową produkcją. Znaczy ona nie jest nowa. Nie no, przyjacielu, nowo. Przyjacielu, coś tam u ciebie wybucha, czy mi się wydaje? Nie, to gdzieś tam na Aha, polu. Gdzieś tam indziej, okej, dobra. Nie, przyjacielu, nową produkcją, o której nikt nie słyszał wcześniej. Tak? I dopiero dzięki nam ludzie usłyszą o niej. A o której mówisz, bo już nie wiem. A no ciężko mi... No powiem ci, że to jest... Napisz na czacie. XD! Przyjacielu, powiem ci tylko... Przyjacielu, przyszedł jakiś rabuś! Przyjaciel, idę ci ratować! Tylko, pomóż mi, przyjaciel! Idę, biegnij do mnie! On biegnie też do ciebie! Tak? Przyjaciel, tak, biegnie Weźmy do ciebie! Weźmy go w dupę! Dawaj go, bierz go! On idzie na górę, szybko go! Nie, o kurde!
Przyjaciel, powiem ci tak, demon. To demon. Demon. Nie, jest dobrze, że zginął, dostałeś końcy. Nie, to nie ty, orka. Bo to orka. Orka wybawicielem. Orka go zginiła. Przyjacielu, no powinno ci to powiedzieć dużo. Wiem, o co ci chodzi. No, zgadzasz się ze mną? Przyjacielu, jeśli byś chciał nóż podnieść, to możesz do mnie przyjść śmiało. Tak, widzę, że to jest ten. Halo, gościu, no nie, rabuś! Oczywiście wiemy, kto to, kurde. Rabusiu, a on ma orki z Majorki. Aha, to fajnie. Jakiś... A, nie mam amunicji, idę sobie stąd. Nie ma tak, przychodzą osoby, które mają wszystko rozbudowane na maksa. Kurde. Super, najlepiej się bawię. Znaczy, bo my broni nie rozbudowujemy w ogóle. No tak, no bo nam nie zależy. No tak. A bo to jest rzucane, dobra, wszystko jasne. Aha. A, bo tu masz ten... Jakiś dziwny laser. Nie wiem, co tam u ciebie dzieje, ale okej. Nie wiem. Nie no, u mnie nic. Ej, kurde, ile tutaj jest opcji do nabejtów, przyjaciel, patrz. Bum. No. Damian, ja nie to ma... twoje dołączanie widzów, tak się zawsze kończy. Nie mam dołączania widzów. Ostatnio wyłączyłem. Masz znajomych, tak? Tak. Tą osobę tak. Proszę cię o oddalenie się z tej placówki. Oddalenie się z tej placówki. Proszę. Głupi hejterze, idź stąd. Wiem, co chciałeś powiedzieć, przyjacielu. Co chciałem powiedzieć? Nie chciałem. Po prostu głupi hejterze. Proszę o wyjście z tej placówki. No dobrze, przyjacielu, o czym my mówiliśmy? O seriach, że popularne. O seriach, no, tak. Jak mówię, możecie napisać, co wy myślicie. Ja osobiście uważam, że my wypromowaliśmy troszeczkę tego Robloxa, dzięki czemu inni youtuberzy się tym zainteresowali troszeczkę bardziej. Takie jest moje zdanie osobiście. Tu. Boże, ile muszę pieniędzy teraz nazbierać? Przyjaciel, okradają nas! Jak? U ciebie, na schodach. Jak mogą mnie okradać na schodach? No tam... Chodź, zapytaj beczkę, no. Zapytaj beczkę, no i teraz jest na górze, no. No idę do ciebie, no idę. Przyjaciel, idę. No sejfy nam kradną. No drepczę. No i zeskoczył. Jestem za budynkiem, przyjaciel. Widzę go. Dawaj go. Drillam. Niestety kończy mi się amunicja. Robię reload. Dobra, już ma czerwone zdrowie. Przyjaciel, bo mam małą amunicji. Dobrze, zabiłem przyjaciel. Go. No. Proszę, porobimy. Kurde, my damy. Kurde. Dobra, gdzie jest ten nóż? Nikt se nie myśli. Tu jest nóż, chociaż. Patrz, a teraz tak weź sobie jeszcze to. A, bo to się bierze ten, czy... Tak, możesz mieć rifle. Się klika. Chodź, pójdziemy kogoś zabić w międzyczasie. Mówisz, czekaj, to ja sobie rozbuduję tylko coś na szybko. Po co? Żeby więcej pieniędzy się respiło. Ej, przyjaciel, trzeba wieżę strażniczą wybudować za 30 tysięcy. To co? Ty. No. Chodź, przyjaciel. Czekaj, bo mam 7 tysięcy z donate'ów, no. No chodź, no. No przyjaciel, jak jesteś łasy na tą kasę, no. Idę, no. Przecież tak rozwijam swój kanał. Chodź, przecież. Patrz, tam jakiś żółciak chodzi. Żółciak? Tam. Wziąłeś sobie ten karabin, wziąłeś? No jasne, kurde. Nie zadaję ci te obrażeń, no nie? No nie, no jesteśmy drużyną. Okej. Patrz, tam jest czerwony. Tam, kurde. Też nie, oni mają bardziej rozbudowane. Lepiej na tych, na niebieskich. Z takiej odległości w nich strzelasz? Bardzo. Ej, on lata. O, on muszę przeładować. Lata. On gada. O nie, on będzie mnie atakował. Halo, przyjaciel, jakaś kurde bazuka, coś tam. Dobra, dobrze. Zabił. Dobra. Jesteśmy kowboi. No, coś tam. Proszę, stop! Stać! Dobra, tamtego też obiłem, pięknie. Gdzie on jest? Biegnę widzę za go, nim. Widzę go. No halo! O nie! Co on tutaj strilo? Przyjaciel, co to jest za. Ja nie wiem, czy to jest super. To jest jakiś super Saiyanin, ja nie rozumiem go. Ale... Dobra, zabiłem go. Nie zabiłem go, zdobiłem. Jak go, zabiłem? Dobrze, przyjaciel, idę do jego budynku, nie? O nie, on z łopatą na mnie przyszedł. Z łopatą? Co? No to wyglądało jak łopata. Super, kupiłem pistolet za 10 tysięcy, nie był tego wart. Serio? Serio. Znaczy, no ten karabin co?
Dobrze, zabiję. Ej, te noże są OP, nie? Czemu? One się odbijają, jeszcze zadały damage. Nie zadałem im prawie nic. Nie wiem, może ja jestem lepszy. Może. Nie będę się kłócił. A to nie opłaca mi się kupować w ogóle w takim razie broni. A, i takie musisz kupić, bo musisz wymaksować. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Ty jesteś słaby. Wybijam się na twoim kanale, tak, więc cicho bądź. Boże, ile tu jeszcze pieniędzy na te dropery? Przyjaciel, 25 minuta, a jeszcze tych droperów do końca nie widać. W sumie... To wiem, co zrobimy, przyjaciel. Będziemy robić dalej to samo, co robimy. No tak, ale rozbudujemy wszystkie dropery i wrócimy do naszych kochanych widzów. Na odcinku. No nie, zrobimy cięcie. Nie. No tak. Nie. No tak. Nie, chciałeś zrobić full materiał. Nie, no powiedziałem, że może zrobimy cięcie. Dobrze, to nie zrobimy cięcia. Aha. Ja chciałem szanować was. Mój przyjaciel nie chce. A mój przyjaciel nie wiem, o czym mówi totalnie. Tak? Dobrze. Dobrze. Dobrze, napiszcie, co o tym sądzicie. Napiszcie dobrze. Jabłko, jak jesteście cięcie, w tym momencie. Będę tym lepszym youtuberem. Także aha, zrobimy cięcie, aha, bo wcześniej nie chciał robić cięć, więc zrobimy cięcie. Wracamy do was za chwilę. Wow. Przyjaciel, wow. Wróciliśmy. Przyjaciel. Już się pogodziliśmy, daliśmy sobie po buzi. W sensie tak wiecie, tak się uderzyliśmy po buzi, żebyście nie pomyśleli troszeczkę sobie. No i możemy lecieć dalej z Tycunem. Ogólnie kradną nam worki z pieniędzmi. Troszeczkę tylko. Mój przyjaciel upgraduje ściany. Przyjacielu? Przyjacielu, już nie mam pieniędzy w sumie. Ja też, ale ja ty już ty chyba jesteś? Fulla. Hello. A to tyle. Chyba tak. Okay. Tutaj jest sejfik. A co, ty wszystko już zupgradeowałeś? Nie, jeszcze nie wszystko. Zaraz ci poklikam tam. Tylko posprawdzam. Potrzebuję jeszcze dwóch obudów do konwejorów. Konwejorów, tak. I jeszcze na dole dwóch broni, ale to luz. To na szybkości akurat. Gdzie tu luźno, są schody? Luźno. Aha, czyli idealnie pod koniec Tycoona. Idealnie pół godziny, moi drodzy. Praktycznie, tak. Praktycznie. A ty już masz tam wszystko, czy jeszcze nie? Tak, ja mam wszystko. To patrz, przyjaciel, dam ci trochę donate'ów. Okej. No, umywam moi drodzy, tego. Więc tak jak mówiliśmy, dajcie znać, co sądzicie o. Bo właśnie, ostatnio ten taki nasz duecik strasznie zanikł, zauważyłem, nie? Troszeczkę. Mój przyjaciel mnie opuścił, znalazł sobie lepszą ekipę do nagrywania. Trzy. Dajcie znać, gdzie znaleźliście Damiana w filmach. U kogo? szukanie mnie ten... Ej, przyjaciel, zanim ty się załaduje, to chodź na chwilkę. Gdzie? Patrz. Tu. A tu. Ty już tu. Tu. On taki sam arsenał. Co? No. Serio, masz te same broń? Gdzie? No tak. No u mnie. Idę obczaić. No chodź. Gdzie tu, po wejściu? Tutaj. Patrz. A ja myślałem, że ja jestem jakiś tutaj bardziej unikatowy, coś. Bardziej unikatowy chyba ten. Powinno być coś tu więcej, nie? Oni tam konia mają, ej przyjaciel, a właśnie, to jeszcze wieżę trzeba kupić, dobierz te swoje pieniądze już. O, halo! Jaka wieża? Już mam po swoje pieniądze. Jaka wieża? Dowoj, 30 tysięcy potrzebujesz, przyjaciel. Tak, przyjaciel, już. O nie, brakuje mi jeszcze 3. Brakuje ci, trochę ci poklikam, przyjaciel. Dostaniesz ode mnie trochę donate'ów. Tak, dobrze. Tak, proszę bardzo, poklikam ci troszkę. Ty mi troszkę w sumie to nie ty mi poklikać, ale nie ja ci klikałem mój ten. No. Dobra, już, masz 30 koła. Mój przyjacielu, po prostu trzeba być sprytnym człowiekiem. Mój przyjacielu. A w sumie to skąd oni mają takie bronie, skoro tego? Za te końce można kupić. A, to nieważne. A my jesteśmy dobrymi ludźmi i... A, jeszcze kup drabinę za 20 koła. Tak, jeszcze kup górę. Ale ja już wszystko mam. No co, przyjaciel, kurde. Hejcisz mnie za to teraz. A gdzie to? A tu jest sklep jeszcze. Ty głupi hejterze! Ej, przyjaciel, to gdzie to jest? Gdzieś tam jest. Weapons! O, możesz sobie horsa kupić. Horsa? Horsa możesz sobie no kupić. No nieźle.
Triple Goon, Golden Blade, Dynamite. Nie wiem, czy to jeszcze jest Selgir, nie. Nie stać mnie na nic. Dobra, idę, ja tam potrzebowałem jeszcze troszeczkę. 30 koła chyba starczy. Chyba, tak powinno ci starczyć. Nie, ile ja pieniędzy powinno mi starczyć. O nie. A, chyba się, kradną nam pieniądze. Jeszcze się przed tobą dorobię. Czy znowu nam kradną pieniądze? Nie wiem. Tak, był komunikat. Nie wiemy, o co chodzi z tymi workami. Nie interesuje nas. Za bardzo to. Aż tak bardzo. Nam zależy na tym, żeby rozbudować sobie ten... Bo my jesteśmy dobrymi... Właśnie, bo heist to jest kradzież, nie? Coś takiego. Chyba tak. Z tego spamiętam. Czyli... Napad na kradzież, coś takiego. Tak, raczej, napad, no. Napad w sumie taki na bank, ale my robimy swój własny bank. Ile tam jest pieniędzy? Masz. Przyjacielu, może poklikaj, a ja pójdę po drabinę. Ale ja już wiem, że ona kosztuje. Ale ja wiem, że będzie tam trzeba jeszcze coś kupić. Cicho bądź. Miał być 30 minut, to już przekroczyłeś. O nie! It's a heist! Put your hands in the air! 50 tysięcy! To przynajmniej u mnie. Ja zrobię magiczną sztuczkę, mój przyjacielu. I zaraz będę miał 50 tysięcy. Przynajmniej na materiale. My sami sobie prowadzić ale odcinek. Ale przyjacielu, o co ci chodzi? Kompletnie nie rozumiem. Nie, bo możemy sobie sami prowadzić odcinek, prawda widzowie? Aha, czyli mówi, że chcesz mi olać typowo, ej, tak? Przyjaciel, powiedz mi, czy mogę ci wysłać fundusze? Otwórz sobie jakieś konto oszczędnościowe, czy coś, ci wyślę fundusze. Wyślij donate'a na PayPala. Ale na przykład. Na przykład. Na przykład. Tak? 50 tysięcy, bo tyle potrzebujemy. Mam 17 już. Jeszcze troszeczkę, tak. Kurde, no to ty to bogacz jednak bogacz jesteś. Bogacz ze mnie, te donate'y się sypią, nie? Mogę ja kupić tą wieżę, czy nie? Nie, bo to jest mój kolor. Nie wiem, no to zobaczymy, ja sobie trochę poklikam jeszcze, bo nie, i tak no to nie jest mój kolor, to nie możesz, nie? A co ja mam ze swoimi pieniędzmi robić? No nie, podcieraj się nimi. Wydawaj nierozważnie jak po polskiego YouTube'a. No tak. O nie! O nie! Damian powiedział takie rzeczy na odcinku, nie? O nie! I teraz wszyscy mu dislajkują filmy. Czemu? Halo? Nie wiem. Łapkujcie w górę. 3000 lajków ma tu być. Może jakbym powiedział to na ostro, początku? Ostro poleciał. Ej, przyjacielu, ostatnio zrobili mi 3500 lajków i jestem dumny z moich widzów. To już będzie chyba szósty raz, jak mówimy, żeby coś napisać, ale możecie napisać, że Damian nie szanuje widzów, bo zrobił pauzę. Jaką pauzę? Nic. Nie ma żadnej pauzy. Nic. Bo przyjacielu, od 2 minut nie ma żadnej pauzy u mnie. Nie skupiajcie uwagi. Tak? Olewasz mnie? Obgadujesz mnie? Olewasz. Tak. Jak widzicie, mój przyjaciel mnie nie szanuje. Ale tylko czasami, tylko na materiałach. Tylko na materiałach. W życiu prywatnym jestem zupełnie inny. Też mnie nie szanuje. Tam go bardziej. Znaczy nie. Nie no, na serio nie. Żeby potem nie było, że... Teraz pokazuję do kamerki bardzo fajną rzecz i widzowie Krystiana zapraszam. Co tam jest? A, wiesz, taką fajną rzecz pokazałem. Nienawidzę cię. Rzecz, nad którą pracuję przez ostatnie kilka dni. Mam coś pokazać? Pokażę wam wielką tajemnicę HD Psiaka. Uważajcie, czekajcie, tylko wejdę na tak zwane social media called Facebook. Uważajcie. O nie, halo, to jest oszustwo. Pokażę wam coś, czekajcie. To jest pokażę wam oszustwo. Coś. To jest tak zwane, powiem po hiszpańsku, żeby się Hadesiak nie ogarnął, wiecie, nie? To jest seniorita Hadepsiako. No, proszę bardzo. Co? Nic, widzicie? Nie ogarnął. Bardzo dobrze. Zapraszam. Ja pokazałem tarczę po prostu. No okej. Okay. Nie wiem, co ty tam pokazujesz. No i bardzo dobrze. To jest szantaż kompletny. Jaki szantaż? Jaki szantaż? Przyjacielu, ja bez hity nie mam na co wydawać już pieniędzy. Tak? Tak. To daj mi donate'a. To chodź mi poklikać. Dałbym ci 50 tysięcy, ale nie mam na co. Idę zobaczyć, czy na pewno jeszcze czegoś nie musimy kupić. O, tu jest jeszcze, proszę bardzo, są konie do kupienia, przyjacielu. Twoje? Kunie. Tak, kupiłem kunie. Nie wiem, czy to... Halo, jeszcze... czemu umarłem, jak tu wlazłem? Nie wiem. What?
Alu, boże, spadłem jak kłoda z tej drabiny. A cześć, przyjaciel, masz już te 50 koła? No już kupiłem. O, kupiłeś, wow. Chodź, perfect. Przyjaciel. Idę. Oni tam ci zostało orkami. Coś do kupna, nie? Gdzie tam? No przy koniach ci zostało jeszcze coś do kupna. Nie, to jest takie po prostu dostawanie, tak jak jest na początku ten żółty po środku. A, do respienia pewnie koni czy coś. Możliwe. Wiesz co, przejdź się jeszcze naokoło i zobacz, czy nic nie ma. Nie widziałem wcześniej, więc no. No bo tutaj z tej nie strony ma. Nie widzę nic. No to tyle chyba, przyjacielu, chyba zakończyliśmy tak? tego tykuna. Tak. Ej, czemu te konie mi gryzą? Ja też nie wiem, też jestem w głównie konia. Niech w czy? W kupie. W kupie, zrozumiałem, w głowie. Halo, koń! Ale nie koń. Wiem do czego to służy, tu widzisz. O, zmieniło kolor. No halo, weź to włącz. Dobrze, przyjaciel, dziękuję, że mnie zabiłeś. Au, umieram. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, to byłoby na tyle. Najlepszy duet powróci do was. Halo, przyjaciel! Wyprowadziłem ci konika. Weź go, bo on mnie nie lubi. Patrz, w ogóle wyglądam, jakbym się tam napił za dużo. Troszeczkę. Także tu zakończymy sobie ten odcinek. Mamy nadzieję, że się wam podobało. Oczywiście mile widziane wszystkie komentarze, nie, orka! Lajki, udostępnienia. I wszystko, dzięki serdecznie, trzymajcie ciepło, no i pa, pa! Cześć!